Witam Was moi drodzy serdecznie w 26 odcinku z Farming Simulatora 22. Ja jestem Juken, a to jest pierwsza seria, w której całkiem niedawno, po 25 odcinków temu, zaczynałem swoją przygodę zarówno z rolnictwem, jak i z farmingiem. Jak widzicie, idzie mi coraz lepiej. W poprzednim odcinku zostałem milionerem, bo sprzedawaliśmy dosłownie wszystkie składniki, wszystkie produkty, które. Nasze tutaj zakłady produkcyjne, typu piekarnie, pizzerie i wszelkie inne, wyprodukowały. Kończąc tamten odcinek, no nie udało się osiągnąć progu 15 milionów, natomiast osiągnęliśmy tam 13 milionów z hakiem, co i tak uważam za dość dobry wynik za sprzedaż wszystkich składników. No ale moi drodzy, kończąc tamten odcinek, stwierdziłem, że przecież, kiedy zaczniemy. Następny odcinek, czyli ten, w którym jesteśmy teraz, no to zapewne będzie tej kasy, no tak, średnio, poniżej raczej 10 milionów zakładałem, że będziemy mieli, dlatego że miałem do zakupienia jeszcze na nowo krowy, na nowo kury. Tu nie będę się rozwodził, po prostu mówię, że miałem pewne inwestycje do porobienia, które oczywiście porobiłem, a tutaj, moi drodzy, na koncie 16 milionów. No jak to się stało? No słuchajcie, ja tutaj byłem zajęty pracami, a tu. Fabryki nadal produkowały te produkty, i mimo, że naprawdę już po wczorajszym, tym długim, ponad dwugodzinnym odcinku, miałem serdecznie dość tej sprzedaży, co już widzieliście, no bo ile można, tak no musiałem to zrobić, bo zakłady pękały w szwach, więc musiałem zwolnić miejsce. W wielkim skrócie, co zrobiłem, zanim przejdziemy do tej najlepszej części. Słuchajcie, wybudowałem ule dla pszczół, bo podobno nawet te ule dają no lepsze zasięgi, jeśli chodzi o plony. Tutaj wybudowałem gdzieś tam, widzicie, za foliami, gdzieś tam w kątach. Także tych uli mamy całkiem sporo i poszło na to niemało kasy, bo taki jeden ul sporo kosztuje, ale coś jest ciekawe, raz budujesz taki ul i nie musisz koło niego w ogóle chodzić. One sobie stoją, jak widzicie, mam w różnych miejscach, tak żeby było kolorowo, może bardziej te ule, powiem Wam szczerze, traktowałem jako taki żywopłot, bardziej, no bo takie fajne, kolorowe, więc tak sobie je powstawiałem w różnych miejscach, a jeden punkt jest, słuchajcie, tylko jeden, jedyny, gdzie... O, tu musimy autoloada włączyć, żeby nam się pakowało, bo właśnie ma to niestety wadę, ale o tym to też może powiemy w którymś następnych odcinków, bo to nie jest tematyka. Ale słuchajcie, mamy tylko jeden punkt, gdzie jest ten miód wydawany i całkiem spoko. Jakiś czas tam trwa, zanim ta paleta się wydobędzie, także no to tak można przyjąć, że jest, że ktoś chodzi w jakiś pan pancheniu i zbiera ten miód, więc lepiej sobie faktycznie tutaj postawić ciężarówkę, na którą to się ładuje. Plusem jest to, lub minusem, zależy. Te palety są dość lekkie, jak widzicie, można je ręką przenosić, bo ważą 100 kilo, można sobie je układać, natomiast dosyć mało litrów tam w nich jest, bo też jak w przypadku ciastek, tylko 400. Także troszkę tutaj mam mały bałagan, ale chciałem nazbierać słuchajcie, moi drodzy, miodu, Oj, coś tu mi się popsuło z ciężarówką. Co to się stanęło? Aktualizowałem sobie na nowo ciężarówkę, bo coś tam ona. No nic, będę musiał to widocznie naprawić. W każdym razie, moi drodzy, no tak zbieram ten miód, bo jakby ktoś pytał, dlaczego? No między innymi dlatego, że dążymy do tego celu, kiedy no, uważam, że seria będzie już taka zakończona, ale nie w sensie może dosłownym, ale będę dumny z tej serii. W momencie, kiedy każdy zakład produkcyjny będzie samowystarczalny, to znaczy w tej chwili, jeszcze zanim ten miód tutaj się wyprodukował, bo to, to jeszcze nie, nie, nie wiozłem nigdzie, no, dlatego jest tak nawalone tych palet, no to musiałem, znaczy musiałem, no nie musiałem, ale chciałem i kupiłem miód. I zmierzam do tego moi drodzy, że chcę, aby każdy składnik w tych naszych fabrykach był dostarczany. Bym powiedział yy, samoistnie, tak? Czyli przykładowo, jeśli mamy mleko, cukier, tworzymy czekoladę. Jak widzicie, to już mam full. Już nawet, nawet tu nie zaglądam. Zaraz Wam pokażę budynki, jakie wybudowałem. Wybudowałem takie coś do cukierków, jeszcze nie wiem, gdzie je sprzedawać, ale zobaczcie, nie mamy miodu, i w tym momencie bym kupo musiał kupować miód, a tak sobie go dostarczę i będziemy produkowali. Cukierki. Wybudowałem kilka fabryk czekolady, gdzie, znaczy ciastek, gdzie na tych ciastkach naprawdę kasa jest niesamowita. Na tych to jest w ogóle jakaś kosmos. I tak jak wszystkie składniki, powiedzmy, mamy. i Teraz ktoś się może dziwić, skąd wziąłem owies, rodzynki czy mąkę. No moi drodzy, no nie będę kłamał, kupiłem. Stwierdziłem, że skoro mamy tyle kasy, chciałem, żeby zobaczyć, jak to tutaj funkcjonuje. Więc te zakłady w tej chwili nie są samowystarczalne, tak bo jak widzicie paru produktów nam jeszcze brakuje. Na pewno nam zazwyczaj brakuje właśnie owsa, pszenicy, czyli w zasadzie mąki, tak? No i miodu. Do tych fabryk nam zazwyczaj brakowało. Więc tak jak mówię, cel będzie taki, aby dostarczać własne składniki, aby nie, nie trzeba było kupować. I od razu powiem, tak, wiem o tym. Moi drodzy, doskonale o tym wiem że to jest nieopłacalne kupowanie, ale ja to po prostu zrobiłem, no bo tyle kasy zarobiliśmy, że wiecie. Tak samo mamy w przypadku lodów, prawda? Wygląda to, słuchajcie, moi drodzy, identycznie. Też dostarczymy miód i będziemy mogli lody produkować, bo ostatnio też ten miód kupowałem, znaczy nawet nie wiem, jaka tu jest cena za ten miód. Jakbyśmy chcieli kupić, moi drodzy, na full, to zobaczcie, 300 tysięcy euro, no to, to w ogóle się nie opłaca, nie? Także do tego będę dążył, aby te składniki były. No wiadomo, w kawiarni czy, czy w piekarni mąkę też dokupowałem, a resztę składników już mamy własnych, bo mamy i własny cukier przez buraki cukrowe, mamy mleko, jaja, masło i truskawki. Także to tyle takim tytułem wstępu, bo chciałem się z Wami tym podzielić. Aha, no i tu jeszcze mąkę kupowałem i oliwę z oliwek też kupowałem. No bo skąd mamy mieć oliwę z oliwek? No nie, nie mamy. Ale to nie jest temat. Tego odcinka, bo była taka zapowiedź, że jeśli mi się uda przynajmniej przekroczyć te 10 milionów, to budujemy własną hacjendę, własną chatę marzeń, więc dlatego Wam się też tutaj chwalę, pokazuję, co tutaj pozmieniałem, bo według mnie to gospodarstwo też jest gospodarstwem marzeń. Zobaczcie z tej strony, tutaj też są ule w stronę pól. Zobaczymy, czy to dalej przeskładniki. Tutaj zbierałem ostatnio tu, czy tu już nie pamiętam, chyba tu zbierałem buraki cukrowe. Później równałem teren, bo troszkę tutaj, moi drodzy, się zaszły pewne zmiany. W kontrakcie. Zobaczcie, tutaj pobudowałem te fabryki do ciastek. Jeśli dobrze pamiętam. Tak. Są chyba te fabryki ciastek. Tu jest jakaś tam kawiarnia, która też nam może chleb piec i chcę po prostu sprawdzić, bo skoro mamy tyle mleka, od razu wam wyjaśnię, bo ktoś powiedział, Gościu, po co ty budujesz kolejne fabryki? No to odpowiedź jest bardzo prosta. Mamy tyle mleka, że nie jesteśmy w stanie go przerobić. A ciastka są bardzo opłacalnym tutaj biznesem, to, to zrobimy podsumowanie w którymś tam z odcinków. Nie będę tu się rozgadywał. Po prostu chciałem: wszystkie nasze składniki, które posiadamy, typu jajka, ciastka, yy, jak najbardziej widzowie, chciałem. O, zobaczcie, jakie tu mamy dokładne yy, informacje. Także i tutaj jeszcze wybudowałem: to jest chyba fabryka lodów, no mniejsza o to. Jeszcze gdzieś tutaj była ta fabryka takich tych dziwnych cukierków, ale. W tej chwili moi drodzy nie będziemy się tym zajmować, bo dzisiaj będziemy zajmować się czymś naprawdę przyjemnym. Dlatego od samego ranka zabieramy się, kiedy wstało słońce, słuchajcie, 5:30, a my pojawiamy się tutaj. W tym miejscu będziemy tworzyli naszą chatę marzeń. Ja już ten teren troszkę przygotowałem, jak widzicie, no bo to nie trudno zauważyć, ale uczciwie poinformuję, pokupowałem drzewa, którymi po prostu chciałem zasłonić te wszystkie tam, tam jest jakiś młyn zbożowy chyba, nie? Tutaj ta górka będzie specjalnie, jakby ktoś się pytał, to nie jest, taką górkę chciałem sobie zostawić. Troszkę połagodziłem terenu i myślę, że na to słuchajcie widzowie, też koło dwóch milionów wydałem. Widzicie, tu jest ten wielki młyn, te silosy, tu jest hałas i po prostu posadziłem dużo drzew najbardziej sprawdzonych, czyli tych, których robiliśmy wycinkę, aczkolwiek tędy jeszcze nie szedłem, no ta ulica tak troszkę jest, no... No, nie wygląda na ulicę. O, tutaj drzewa na ulicy. No dobra, trochę coś mi nie wyszło. Trochę coś mi nie wyszło. O, parę drzew za dużo, no ale to będziemy się innym razem tym przejmować. Yy, także przygotowałem to sobie i jaki jest plan na tą moją tutaj część. Yy, po pierwsze, tutaj właśnie za tą górką chciałbym, żeby był wjazd i jest on przygotowany, więc tutaj terenu raczej już równać nie będziemy. Yy, możemy sobie to jakoś rysować, widzowie. Jakby już nie patrzę na kasę i wy doskonale wiecie, ci wszyscy, którzy mnie oglądają i te wszystkie odcinki z farminga oglądają, to myślę, że wy już doskonale zdajecie sobie sprawę z tego, że... No właśnie, że ten odcinek, jak i, jak i, jak i inne, yy, będzie polegał na tym, że niby coś zrobię, ale na pewno będą robione jakieś poprawki. Więc słuchajcie, chodzi mi o to, że chciałbym, żeby to był wjazd dla jakichś tam, powiedzmy, maszyn typu traktory i tak dalej, które będą... Obsługiwały różnego rodzaju winogrona, bo tak, tutaj to pole yy, aż tam do, do drzew, chcę obsadzić winogronami. Myślę, że będzie to fajnie wyglądało. Może odgrodzimy żywopłotem. No Myślę, że teren jest w miarę spoko. Trzeba wybrać miejsce, w którym byśmy chcieli dom. Nie wiem jeszcze, czy, czy to będziemy usuwali. No to myślę, że w miarę wygląda spoko. Bardziej ten mur bym usunął. Tutaj będzie z moda, oczywiście, trzeba, moi drodzy korzystać, bo niestety inaczej się nie da tych takich rzeczy usuwać. A szkoda, żałuję, że się nie da, bo oj tu jakoś tak jest też troszkę. Także, ale nie wiem czy teraz musimy to usuwać. Myślę, że to nie jest na razie moment, w którym byśmy cokolwiek musieli usuwać. Powiedzmy, że dotąd wystarczy. No tej piekarni już chyba nie usuniemy, bo ona jest fabryczna, nie? Niestety, piekarni się nie da. Natomiast jak widzicie, minusem tego moda są takie tutaj pozostałości. Typ, no to jeszcze może się da usunąć, ale też nie jestem pewien, czy to po sejwie czasem nam się nie pojawi ponownie. Są takie czasy... O! Nie wierzę widzowie, wszystko zniknęło. Czyli co, jak mi te anteny zostawały, to może takie coś mi zostało i ja to miałem usunąć i wtedy... Dobra, płot na razie zostawimy. Pięknie mi się usunęło, ale wydaje mi się, że po Sejwie to mi chyba wróci. Tu musimy przelecieć, bo to nie jest tak, widzowie, że wybudujemy, znaczy wykopiemy dziurę i nam woda nasiąka. Tylko to jest niestety w danych miejscach jest ta woda i ona jest tak, jakby naniesiona. I to jest niestety minus. Tutaj jest nie tak. Tutaj, tu jest nie tak. Ten teren akurat koniecznie będzie trzeba poprawić, bo tutaj ma być wszystko. No, prawie że perfekcyjnie, bo wiecie, no słowo perfekcjonizm jest zły i tu się zgadzamy, chociaż ja, ja jestem troszkę perfekcjonistą i wy to też widzicie, myślę, że czasem troszkę płynę tym perfekcjonizmem mocno. Dobra, zaraz, zaraz tro, troszeczkę tutaj złagodzimy, tu damy też troszkę wyżej. O, może coś w ten deseń, bo tu może być troszkę wyżej. Skoro jest ta górka, oczywiście będziemy widzowie zaraz łagodzenie robić. Nie bójcie żaby, nie bójcie żaby. Tutaj może sobie być wyżej, bo też chciałem ten wjazd jakoś sobie zaznaczyć, a myślę, że najłatwiej jest go zaznaczyć właśnie takim, takim tym. I to może też fajnie wyglądać, ale będziemy musieli tu złagodzić, bo chcemy widzowie, moi drodzy kochani, oczywiście zrobić sobie płot. Bo bez płotu to ani róż. Bajery będziemy później, słuchajcie, dostosowywali. Oj, mi tu uciekło. Jakby nie musimy w tej chwili się skupiać na jakichś tutaj bajerach. Na razie to mamy tylko się jakoś tam przygotować, żeby dziur pod asfaltem nie było. No i tu ten kawałek będzie trzeba ściąć, bo inaczej ten kawałek niestety tu będzie trzeba ściąć, bo inaczej nie wybudujemy płotu. Więc pewnie będzie Płotem jakiś mur, widzowie. Od razu zapowiadam. Taki mam tutaj jakiś tam zamysł. Czy dobry, czy niedobry? Nie wiem. To się zobaczy w praktyce. Dobra, tutaj teraz jeszcze połagodzimy. Tylko, że żeby właśnie wybudować jakiś mur, to nie może być niestety krzywizny terenu. Ja się trochę martwię, czy nam się to tutaj uda zrobić, bo to jest jedyne, póki co, nasze takie ograniczenie, a tu chciałem tą końcówkę właśnie tak zrobić. Mamy masę różnych, słuchajcie, roślin wodnych. Ja naprawdę tego sporo pościągałem. Więc zobaczymy jak to, jak to będzie działało. Także dzisiejszy odcinek jest pod kątem, moi drodzy, projektowania. Tutaj rolnictwa nie zaznacie żadnego, chociaż no w pewnym sensie będziemy drzewa sadzić. Ale już nie pod wycinkę, jak to miało miejsce zazwyczaj, tylko właśnie w konkretnym celu. To tutaj też trzeba złagodzić, żeby to tak jakoś tam. Ma być taka górka, no wiecie. Ja nie, nie chcę, żeby też wszystko było takie yy, kształtowane przez człowieka. Chcę, żeby czasami jakieś miejsca były, gdzie to jest taki naturalny teren żeby to było widać dlatego takie dzyndzle tu porobiłem że taka górka po prostu była naturalnie żeby tak jakby wszystkiego moi drodzy też tak w 100% nie yy, nie robić dobra zacznijmy od przymiarki moi drodzy jakąś bramę tutaj by trzeba wstawić w ogóle trzeba się zdecydować jaki chcemy płot i to będzie mm, oczywiście nasza hacienda, więc ja bym ją jakoś fajnie ogrodził. Tym bym nie robił, dlatego że tym zrobiliśmy strefę przemysłową. I po prostu powiem wam szczerze, nie chciałbym czegoś takiego samego. To jest za niskie, jak dla mnie. Niby fajne, ale za niskie. To jest taki zwykły drewniany płot, to możemy gdzieś sobie w środku go zamontować, odgradzając oliwki, ale to wydaje się całkiem spoko. No, taki płotek myślę, że mógłby być fajny taki... Tutaj jest brama. No jeżeli to ma być brama, widzowie, do maszyn, to ona oczywiście taka szeroka mogłaby być. Jestem jak najbardziej za. No to wtedy ten płotek by tutaj wchodził. Tu byśmy gdzieś bramę... Po... To taką byśmy postawili. Taką już mamy w miejscach fabrycznych. O, taka też jest całkiem fajna. Bo pasuje do tych... Do... Jeżeli byśmy taki chcieli zrobić... Kurczę, to nie wiem, czym one się różnią. Aha, bo ta jest... Nie wiem czym się różnią. Jak dla mnie to się niczym nie różnią. Aha, bo ta na dole jest? Dobra, rozumiem. Ale wiem, czy takie aż olbrzymie te bramy. Tu jest brama rozsuwana, ale takiej byśmy nie chcieli. No to jest fajne, ale to do stadniny koni. My oczywiście tutaj chcemy też moi drodzy stadniny koni wybudować. O! A czy to się czymś różni? Ale patrzcie, ten płot może iść wyżej. to, to mi się podoba. Zapamiętajmy. To jest tradycyjny mur. Nie wiem, czy chciałbym takim totalnie murem, tym bardziej, że wiecie co moi drodzy, będziemy i tak. Kurczę tych płotów jest tu tyle, że ja nie wiem. Może tu by trzeba postawić gdzieś tu parę i porównać. O, pod słońce, słuchajcie, tu jest słońce. O, to jest taki z deskami. No mur fajny, ale wiecie co, czy ja bym chciał mur, jak i tak będę zieleń sadził? Tak już to coś takiego prędzej. Nie mam zielonego pojęcia w, jakich, w jakiej kolorystyce ten płot. Czy jasny, czy ciemny, ale wiecie co? Jedyne co na razie do mnie najbardziej przemawia to chyba ten, jeżeli on pasuje do tej bramy. Bo bramę... Aha, to takie z kamieniami. Ale to miała być taka brama? Nie. Widzicie? Bo tu dopiero dobrze widać pod... pod... Nie, no taką biało mnie, raczej taką. Bo tamta była czarna na rysunku, a teraz jest żółta. Szkoda, że kolorów nie można wybierać. Czy to była ta? Nie, no ta była, już wiemy gdzie. Widzicie, za dużo tego. Za dużo. Zdecydowanie za dużo. Ale ja bym myślę, że mur taki wstawił, tylko że on jest za niski, ten płot. Słuchajcie, to, to jest tam za niskie też. Bo ja bym chciał coś wyższego, wiecie, żeby to tak, taki klimat robiło. Dobra, tu już nic nie znajdziemy. Dobra, to wiecie co, ja myślę, że zdecydujemy się na to. Porównajmy bramę do tego, co, co mi się najbardziej podoba. To było to, wiecie co, albo to drugie. Dlatego zrobimy sobie już tam srupar licho, czym się te bramy różnią. Czy ta brama by pasowała wizualnie? O Jezu, no, dobra. Wiem, że tracimy kasę, no ale trzeba postawić, żeby przyjrzeć się. Jest taka brama, potem jest taka brama. Nie. A, bo ta jest wyższa. Dobra. Ale wiem, czy taką wysoką bramę byśmy chcieli. To jest w ogóle wyższy, wyższy murek troszkę. Widzicie? Jest jeszcze taka. O kurde, nie, to raczej wolałbym taką pełną. Taka by mi chyba najbardziej pasowała. I jeszcze mamy taki murek. To ten jest wyższy. Dobra, widzowie, to tak. No to skoro niby podobał mi się bardziej ten z deskami, ale jest za niski, no bo jest za niski, ten jest wyższy, no to bierzemy ten wyższy. Czy mamy jeszcze coś do dyspozycji? Przyjrzyjmy się. Ja wiem, że tracę kasę, bo ja nie, nie stosuję tutaj modów, no to ten by był fajny, ale wiecie, co ten mi się z jakimś cmentarzem kojarzy. A to jest typowy mur, no on by był fajny, on by pasował, słuchajcie, do tego. Taki typowy mur, byłby spoko, ale. Chyba, że wiecie co? no Z drugiej strony ja się mam odgrodzić od, od ulicy. A i tak będę drzewa. No nie wiem, bo ten mur ile jest wyższy. No jest trochę wyższy od tego płotka. Potem to co? To, 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 to tam w ogóle jest brzydkie, bo to tu w ogóle nie widzimy, co to jest. Tak szczerze, ja tu nie widzę, co to jest. Jest co drewniane, czy. Kurczę, nie widać. A, tak jest tego. To nie. Ten to mówię, mi się z cmentarzem kojarzy, a tu jeszcze jest coś. Zaraz będziemy decyzję podejmowali, bo jeśli jeszcze miałbym tylko, że to by nie pasowało, taki mur, to nie. Jest jeszcze coś takiego. Eee, widzowie, ile tych płotów, ja zaraz się tu nie. Zaraz będziemy. Czyli tak, mury na pewno nie interesują nas. A, to jest wtedy taka rozsuwana brama. Ale wiem wiem, czy bym chciał rozsuwaną bramę. Nie, chyba, chyba tutaj pozostaniemy w tradycjonalizmie. Dobra. Słuchajcie, widzowie. No to tak. Jeśli chodzi o bramę, no to myślę, że, że ta niższa wystarczy do hacjendy. Taka wysoka, chociaż ta wysoka jest bardziej zasłonięta. Dobra. Bierzemy wysoką, bo od dołu ma zasłonięte. Teraz tak. Ten murek stwierdziliśmy, że no nie jest spoko, ale jest za niski. Następnie. Ten z deskami jakoś tak. Jakoś tak ten z deskami. Tak samo jest spoko, ale. Te, te... Zrobiliśmy korek na ulicy trudno. I teraz tak. Muru raczej bym nie. Jeżeli miałbym dać mur, to jest za niskie. To by było spoko, ale wiecie co, wybierzemy chyba to. Ewentualnie, mur bym wybrał. Ale to zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Dobra, zaczniemy od stawiania, moi drodzy bramy. Czy ta brama. Oj, czy ta brama jest tu gotowa do postawienia? Czy ten teren jest gotowy do postawienia bramy? No tak, chyba bym powiedział średnio, nie? Widzowie. Tak średnio. To czekajcie, który to był płot. A, to są bramy. O, widzi za dużo tego. Słuchajcie, jak jest za dużo, to się człowiek potem gubi. Murby od biedy też mógł być. Kurczę, jakby taki mur tu wyglądał. Jak trochę jak w zamku, nie? Znaczy fajnie, fajnie. Ale ten mi się bardziej podoba. Dobra, zobaczmy, jak to będzie tu wyglądać. Postaram się to zrobić jak najbliżej. A, koliduje z innym obiektem. Tam jakiś chyba znak drogowy jest. Na razie wstawmy to tak. Tu oczywiście dalej wtedy też będzie ten mur. No i właśnie. To teraz będzie wyjdzie. Wyjdzie, słuchajcie chwila prawdy. Bo to tak na tak górą musimy jakoś to puścić. To Jest troszkę spad. Bo to chcemy już widzowie, moi drodzy kochani. Aż do. Aż do pociągu się odgrodzić. Ja wiem, że to będę na pewno przerabiał. Zresztą słuchajcie, ten płot może lecieć tędy. Tutaj bez sensu on się tak szybko zaczyna. Jakby bez sensu skręciłem. On może lecieć tutaj też prosto i będzie szerszy wjazd. W sensie tutaj bez sensu jest to skręcenie. Ja myślę, że on może lecieć w prostej linii, tylko wiecie, co zrobimy? Kształtowanie terenu. Znowu będziecie się ze mnie śmiali. Widzowie, będziecie się ze mnie znowu śmiali, ale zobaczcie. Ustalmy sobie taką skarpę w jakimś konkretnym miejscu. Na przykład tak. Niech tu będzie taka skarpa. Niech ona dobiega właśnie do, do tego miejsca. Później będziemy tam jakoś łagodzić czy coś, ale niech ta skarpa właśnie tak tu dobiega? Żeby też trochę było, wiecie, tego terenu, bo jakby u mnie. no... Ja dużo równałem terenu, ale jak widzieliście na przykład no, do, no, do, dotychczas, to moje równanie terenu zazwyczaj było jednak związane z tym, że ten teren był zbyt równo. Dobra, i teraz. Czemu się znowu kółko zrobiło? Tak wiecie, no tak potem sobie, tu będzie taka skarpa też, właśnie o to mi chodzi, żeby była taka skarpa, bo nigdzie jakieś skarpy nie robiliśmy, wszędzie ten teren jest Wstecie, przeze mnie łagodzony, a po co? Ja bym tak do tego chciał dojechać, tu, nie wiem czy to, o tak, 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 potem to troszkę jakby tam minimalnie złagodzimy, wiadomo, słuchajcie, my to później odrobinkę widzowie złagodzimy, tylko ja tak sobie pomyślałem, że... Projektant, słuchajcie, jak City Skylines, no lubię bardzo takie rzeczy jak projektowanie, dlatego bardzo lubię na przykład City Skylines. A tutaj ociupinkę może by, byśmy ścieli, ale tylko ociupinkę. Żeby to już tak wiecie, nie było zbyt perfidnie, to tutaj ociupinkę zetniemy. troszkę większym pędzelkiem. O, o, to, 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 O to mnie właśnie widzowie chodziło. Zobaczcie, jak ładnie. O to mnie chodziło. Pięknie, ale jestem zadowolony. Dobra, bo też zależy, jak ten wjazd będzie oczywiście się kształtował. No dobra, tylko wiecie, jakby to wam powiedzieć, zapomniałem już co budowałem, nie? Także to, to, to niestety ma swoje minusy, jak się robi kilka rzeczy na raz. Typu, tutaj budujesz, tutaj ten. Szkoda, że to się nie ustawia na tym płocie, który używaliśmy. To był chyba ten. Chociaż nie wiem, czy on nie był za niski. Jeszcze jakiś inny był? Nie, no albo ten. Ten był wyższy. Dobra. Ten był wyższy. Ok. I słuchajcie, założenie jest takie, że. Odtąd będzie leciał sobie płot tutaj. A wiecie, że płoty nie zawsze lecą jakoś super równo, bo to nie ma lecieć pod jakimś, nie wiem, idealnym kątem, tak? Bo płoty nie zawsze, słuchajcie, biegną równo. My to potem oczywiście zadbamy o to. Nie bójcie żaby, nie bójcie żaby, wszystko w planach, wszystko pod kontrolą. Tutaj ten płot też by mógł, słuchajcie, w tej sytuacji hmm. lecieć troszeczkę. A z czym ci to koliduje znowu, jak tu nie ma żadnego innego obiektu? Kształtowanie terenu. Z czym ci koliduje? Drogi szanowny farmingu, z czym ci koliduje? By mogło być wy. Oczywiście tak jak mówię, będziemy. Będziemy łagodzili. Nie bójcie się, tu będzie wszystko ładnie. Jeszcze wyłagodzone. Tylko ja chcę troszeczkę tutaj, o. Obrać jakąś po prostu taką podstawową wysokość, do której będę to łagodził, nie? No bo. Wiecie jak jest. Dobra. Tak. No to tutaj wtedy też. No to tutaj, a nie, nie ja, to nie stąd, tylko stąd trzeba ubrać. My to będziemy później łagodzić, tylko ten wjazd musi być taki, o. To wszystko i tak będzie jeszcze poprawiane z dziesiątki razy, widzowie, jak nic. Ale dobra, mamy jakiś tam wzór zrobiony. Tak, cały odcinek, w którym będę się skupiał na projektowaniu i kurczę, 28 minut, a chłop bawi się z płotem, nie? Ale słuchajcie, jeżeli chcemy zrobić farmę marzeń, też nie będę tego odcinka jakoś tam specjalnie stopował, bo chcę, żebyście widzieli, jak to tworzę. Zawsze jak, jak dla kogoś będzie to za długo, to może sobie, słuchajcie, moi drodzy, drogi widzu, jeśli dla ciebie za długo, no to zawsze możesz sobie przewinąć, no też taki zamysł tego jest. Ale z jakim obiektem ci tu koliduje? Czy ty jesteś normalny? Armingu z czym ci koliduje? Tu można. A tu już nie można. Mhm. No zajebiście. Już pominę, że my sobie słuchajcie widzowie. Przywłaszczamy teren nie? No nic, a może bliżej ulicy? O. Słuchajcie, ja mogę ten poddać dać bliżej ulicy, no kto kto. A tu znowu mu coś koliduje. Eee, z tym farmingiem. Już mu z czymś koliduje, nie? Tu mu nie koliduje. To będę rozgryzał później z czym mu koliduje. Co się da, czego się nie da. Słuchajcie, na tym etapie ja nie będę się rozdrabniał w takie pierdoły. Dobrze, która to miała być brama? Bo chcę, żeby tutaj była, i tak jak mówię, tutaj jest założenie takie, że tu będą wjeżdżały różne maszyny, które będą odpowiedzialne czy związane w jakiś sposób z oliwkami. To miała być, nie, to chociaż to też jest fajna, ale ta miałaby zasłaniać jednak. Więc moi drodzy, tą bramę. W ogóle ten płot mi też tak tu kił, Wiecie co, tą bramę to ja bym chciał dać tu. Tak właśnie w głębi, celowo, celowo, celowo. Troszeczkę w głębi ta brama, więc ten płot oczywiście do niej będzie. Hmm, będzie sobie szedł. go zetniemy o kawałek. I tego, wiecie, co też o kawałek zetniemy. Ja mam taką dziwną wizję zrobienia tego. Szkoda, że jakiś. Brakuje mi czegoś takiego, że na przykład, jeśli ja coś buduję, to chciałbym na przykład fajnie by było, jakby można zrobić, nie wiem, jakoś na zasadzie dodaj do ulubionych. Nie wiem, czy z Ukosa chciałem to pierwotnie, słuchajcie, zrobić. Pierwotnie to chciałem zrobić kwadratowe, ale. O. No tylko ta dziura tutaj, to tak nie może być. Jak już robimy konkretnie, widzowie to już konkretnie, nie? To już tak nie może być. Pewnie stąd, ale szkoda, że bardziej jeszcze przybliżyć nie można. Widzicie, bo tu, tu mi koliduje, to tak trzeba mocno e, mocno się napocić. Żeby to jakoś fajnie zgrać. Dobra, no niby się da. Niby się da moi drodzy. Dobrze, troszeczkę kształtowania terenu. Takie drobiazgi teraz trzeba porobić. O, to ma być taki jakby wjazd tutaj na posesję dla różnych tam maszyn. No tutaj obiecałem, że troszkę też poprawię, ale tu za dużo nie ma co poprawiać, jak widzicie. W tej części nie ma. Tam troszkę jest. A tu w tej części to nie ma za bardzo co poprawiać, no bo co ja tu mogę poprawiać? Gdy nie tu przy, przy drodze, słuchajcie, mógłbym dać Ogromniasty, ale to też zobaczcie, skarpę bym całą kurczę zmucił i. Chociaż wiecie, jak to teraz jest, że jak ja bym kliknął w jednym miejscu na usuń płot, to prawdopodobnie cały powinien opaść i się dostosować do terenu. No, jest taka ciekawostka, moi drodzy, zaraz zobaczymy, czy to tak będzie działać, bo to teraz, o, tak by było lepiej, jakby się do terenu dostosował. Przynajmniej miałem tak z żywopłotem, słuchajcie. Jeżeli to ta, tak działa, to to jest bardzo fajna opcja. Usuwasz jedno, jeden element, a reszta opada. O, widzicie? Tylko to zależy... O, dobra, to tutaj ta część niekoniecznie chciała opaść, to to zbudujemy, a reszta opadła. Nie całość, ale... O, zobaczcie. No, to tak będzie lepiej. Jednak musiałem to troszeczkę... Mm, troszeczkę zmienić. I teraz tak. No płot jest bardzo ważny, słuchajcie, bo to jest na posesję, ale to tym będę się może bawił faktycznie troszkę poza odcinkiem. Zaraz wybudujemy, moi drodzy, hacjendę. Ja też chcę tutaj, tak jak mówiłem, mieć rancho dla koni. Bo chcę? Taki mam zamiar. A to nie jest to. Czym one się różnią w sumie? A ten jest ładniejszy. Ej, widzowie ten jest ładniejszy. Ma grubsze murki, takie ładniejsze. I te... To czemu ja wybrałem tamten? ja, pierdziele. nie mówcie, że różne, różne płoty pobudowałem. A tu jaki jest? Też jest taki. Nie, to ja nie chcę tego płotu. Eee, no nie chcę tego płotu, widzowie. Tamten jest ładniejszy. No, usuwaj mi to. No, usuwaj, kurde! Jezu, jak to ciężko czasami coś jest usunąć, nie? Szkoda, że z shiftem nie można zaznaczyć, a może można? Nie można. A nie by było, słuchajcie, móc zaznaczyć i, i usuwać wszystko. Dobra, no to jeszcze raz buduję płot, ale troszeczkę yy, z jednej strony sobie tutaj. I tak musieliśmy to zrobić. To nie jest czynność, która by poszła na marne, bo musieliśmy wyznaczyć teren. No dobra. To żeby nie szedł zarówno ten płot, żeby jakichś chocków, klocków nie było w międzyczasie, to ja to po prostu robię na raty, jakimiś odcinkami, moi drodzy. I tu od razu podlecimy do tego. Dobra, tu od razu, bo tu nie ma sensu chyba inaczej, chyba że tak dotąd. I stąd zukosa, żeby już tak była trochę jakaś proporcja zachowana. No dobra, chociaż to nie wygląda, nie? Ale dobra, to już są takie szczegóły, które się... Słuchajcie, to są szczegóły, moi drodzy, które się e, się jeszcze poprawi. Te ja wszystkie oczywiście ogrodzenia i tak dalej pościągałem z... To jest no, mod hub, mod hub się chyba nazywa. No to co jest tam w farmingu do ściągania modów, nie? Jak wchodzicie do gry, to macie takie coś jak... Jak bajery, które chcecie sobie pościągać? O, teraz jak to zrobić, żeby nie kolidowało? Tutaj chyba znak drogowy jest zakopany, wiecie, i dlatego koliduje im. No nie wygląda to jakoś tak, jakbym sobie tego życzył. Tyle się tych żywopłotów na budowę, ale dobra, słuchajcie, to w tej chwili jest nieistotne. Oczywiście odgrodzimy się od torów kolejowych, ale to jakimś innym płotem. Murem na pewno nie. Więc przejdźmy do tego najlepszego tutaj miejsca. No dobra, bo tu też trzeba wjazd zrobić dla, do hacjendy. Oczywiście obiecałem, że będziemy samochody kupowali. Zobaczmy, w którym miejscu to koliduje. Hmm. Tutaj też koliduje. W którym miejscu to koliduje. A tu mu koliduje? Tu już mu nie koliduje. Skoro tutaj, słuchajcie, jest ten nasz przepiękny stawek, to oczywiście wjazdu przy stawku nie będziemy robili. Dosyć blisko to tutaj. O, znak drogowy, przywłaszczyłem sobie naprawdę dużo terenu. No właśnie, ten wjazd mógłby być gdzieś tak na tej wysokości, tak przed tym znakiem drogowym. To, 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 to myślę, że byłoby dobre miejsce na wjazd do samochodów, a jeszcze jeden wjazd widzowie będzie od drugiej ulicy. I dlatego ja mówiłem, że my tu porobimy różnego rodzaju, różnego rodzaju bajery. Dobra, która to była brama? Ta duża czy ta mała, ale wiecie, tutaj może być inna przecież. Tutaj a, drzew nasadziłem i teraz kurde gówno widać. Słuchajcie, tutaj tej części nie musi być taka sama brama, może być inna. Eee, no to brama. a to też ją troszeczkę damy tak. Wiecie, żeby się spokojnie mogła otworzyć, też ją troszeczkę damy tak. Tak tu. A więc, to też zetniemy, nie wiem dlaczego, po co, na co, do czego. Nie pytajcie mnie widzowie, ja się nie znam, ja tu tylko sprzątam. Słuchajcie, ja tu tylko sprzątam, skąd ja mam wiedzieć takie rzeczy? I to był ten w końcu, tak? Więcej nie mamy takiego samego. Dobra, na 100% dobrze wybrałem. A potem zmienię zdanie i znowu, i, i, i zobaczycie, słuchajcie, w następnym odcinku na bank, że że zmienię zdanie i jeszcze inny płot będzie. Dobra. Załóżmy, że tu polecimy sobie tak. No tutaj jest ten znak drogowy, no to go nie będziemy wywalali. Niech sobie znak stoi. I nie wiem oczywiście, do którego momentu, jak tu będę gospodarować teren, ale gdzieś tu chciałem zrobić wjazd. Tu. Tutaj, gdzie to drzewo, które zaraz usuniemy. W każdym razie, tak. Dlatego sobie też ten teren, moi drodzy. Rysowałem. Trochę nie wyszło, nie? Troszkę nie wyszło. Wiecie, ten jakby też płot nie musi być identyczny, tak? On w różnych miejscach. W różnych miejscach widzowie, on może być różny, a zresztą ten płot tutaj mógłby sobie lecieć właściwie już tak. Tutaj wam powiem, bo to jest ta główna droga za chwilę. To ten nie chcę tego płotu tak blisko dawać tej drogi. No, usuwaj. Damy go dalej. Tutaj też jakieś latarnie się powstawia, coś, żeby wiecie, mi też tam świeciło na moją część fabryczną. Też na szczęście tamta część fabryczna nie jest aż taka tragiczna. Tak? A myślę, że tak będzie spoko, nie? Taka jakaś tam odległość od tej drogi zachowana. Dobra, oczywiście nie będziemy się, słuchajcie, w dalszej części odcinka bawili płotem. To jest tylko taki zarys, bo on ma nam jakoś powiedzieć. Chciałem też płotem sobie jakoś tutaj wyznaczyć teren, ale to chyba będę rysowaniem, malowaniem terenu to wyznaczał, bo chciałem sobie wyznaczyć taki teren, gdzie zacznie się, no, powiedzmy, to pole, gdzie będziemy sadzili winogrona. Bo tak moi drodzy, chcę tutaj mieć winogrona i chcę mieć stadninę koni. I wiecie co? Ja myślę, że ta stadnina koni. Chodzi mi o tą, bo ona jest taka, zobaczcie, jaka jest ładna. Widzicie, ale to raczej tak będzie stała, żeby konie były w naszą stronę. E, więc tą stadninę koni chciałbym gdzieś tutaj na górce. O ile oczywiście się da, no to tak gdzieś tutaj załóżmy. Ta na koni. Bo wiadomo, też tam będą musieli dostarczyć jakieś jedzenie. Nie wiem, jak to się ma tutaj do, do tego mojego szkicu. No, załóżmy, że coś takiego. Czemu me to ja nie wiem. Są to miały być konie, i haha, a nie me. O, całkiem fajnie, całkiem fajnie, całkiem fajnie będą sobie koniki biegały, luzik, luzik, arbuzik, no i oczywiście najważniejsza rzecz, najważniejsze rzeczy, bo to nie nie jedna rzecz, kilka budynków tutaj, no taką tradycyjną, jak mieliśmy to sami rozumiecie, że nie wybuduję, nie, bo raczej myślałem, żeby wybudować taki dom, bo bardzo mi się on podoba. Ten jest taki. No niby z dachem tym, ale taki kwadratowy. Oczywiście takie rzeczy jak tutaj będziemy też, też dobudowywali, moi drodzy. Będą gdzieś takie budynki powstawiane dla ozdoby bardziej. Na przykład taki starodawny, nie? Chociaż one nic nie, jakby tutaj nie wniosą, ale je wybudujemy. No to też jest myślę, że taki tradycyjny jak był na farmie. Nie chcę, bo to są takie wszystko amerykańskie style. Pokazuję Wam, żebyście wiedzieli. Jakby decyzja moja w miarę zapadła. Widzicie, to wszystko jest takie Amerykańskie, a ja bym chciał coś naszego. Ewentualnie jeszcze coś takiego, ale to jest troszeczkę za mały domek. To bardziej jako taki domek. Przy nie wiem, czy to nie jest też nawet to samo. Także nawet bym wybudował. Słuchajcie, moi drodzy, ten dom. Zdecydowanie ten. I teraz uważajcie. Ja bym go wybudował. Może najpierw malowanie terenu. Szkoda, że nie mamy do dyspozycji jeszcze innych rodzajów malowań. Wiecie, że jest tylko tak oj za dużo troszeczkę. To, to by musiało iść jakoś równo. A tu zebralibyśmy. Za duży pędzel zrobiłem. Dobra, tam później będę to kształtował. Bo ogólnie to widzowie, ja mam plan taki. Teraz się wam pochwalę. To by się tu wtedy łączyło. Zobaczcie, tu by był jeden wjazd. Wjeżdżałby tu. Tam oczywiście będzie brama. Na razie bez równania terenu. I to, powiedzmy, stąd też by szło jakoś tu. Do tego. Nie wiem, czy oczywiście pod takim kątem i w taki sposób. Tego jeszcze nie wiem. Bo może to będzie bardziej zakręcało i pewnie będzie. Natomiast chodziło mi, moi drodzy, mi o to. Ja nie wiem, czy to mi się uda zrobić. Czekajcie. To jest największy jaki mogę. Hmm. Nie, nie, burzyć, to ja nie chcę, czekajcie. Nie wiem, czy się domyślacie, co ja chcę zrobić. Co w tej mojej szalonej głowie się tu zrodziło. Już powiedzmy, że... To ma być widzowie wjazd. Tylko do osobówek jakiś tam. Tutaj nie mają żadne traktory jeździć, żadne maszyny. I nie będę przez to po przyjeżdżał do tego stawku już. Znajdę sobie inny stawek do wody, albo będę kupował wodę. Zobaczymy, bo jak się... Wiecie, widzowie, jak się gospodarstwo rozwija, to tam będziemy się szczypać z wodą, nie? Czasem trzeba coś kupić. Zaraz zrozumiecie, co ja mam na myśli. Tylko jeśli chodzi o to, to myślę, że zdecydowanie ta droga musi być dalej. Ona niech sobie będzie zakręcana, jak najbardziej, tak? Tu koło koni. Jakoś tak. Jeszcze bardziej. I jakoś tak tu. A tutaj oczywiście jest do ubrania. Dobrze. No coś powiedzmy wiecie, jeszcze z drogą się będziemy bawić, nie? To akurat wiemy, że na okrągłym by było łatwiej, a ja na razie sobie szkicuję. I słuchajcie. Pomysł jest taki. Hm. Tutaj tą chatkę postawić, bo tak się bo tu by mogły być garaże wtedy po drugiej stronie. Bo ja ogólnie miałem taki pomysł. Ale jak widzę, to to mi się chyba nie uda. Widzowie, ale spróbujmy. To mi się raczej nie uda. Aż tak zdolny nie jestem, jeśli chodzi o plastykę i inne rzeczy. A może? Może, widzowie, mi się uda. To wie, tylko czy tam tak blisko tego stawku bym chciał. Drogę. Znaczy tu by najlepiej było tą chatę na środku postawić, nie? Tylko że to by był minus, bo. Kurczę, widzowie. Jak mi to wszystko się tutaj... A bo ten domek jest taki malutki. No to on może sobie tak teoretycznie. Widzowie, patrzcie. Tutaj jest balkon, czyli od tej strony. No nie, no już wjazd może być od. Wolałbym, żeby to jakoś miało ręce i nogi. Tą stronę. Patrzę, patrzę, gdzie będę. O, tutaj mamy, słuchajcie, musi ten dom tak stać. Dlatego, że tutaj jest taras. Ja chcę rano sobie kawkę pić z tarasu, patrząc na, na, na basen. Znaczy na basen, na, na staw. No bo oczywiście, patrząc tą tym 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 tropem myślenia to i można by to tutaj wybudować. O, zobaczcie. No i by można. Nawet by można tutaj. Blisko stawku. Tylko wiecie co ja bym chciał zrobić, żeby dom był w innym miejscu. Spróbujmy zrobić go tu. Mam zupełnie inny pomysł, widzowie. Żeby dom był w innym miejscu, a tam. Ej, zbóż mi. I co, nie mogę chaty zburzyć? Ej, ja już miałem raz taką sytuację, że coś ściągnąłem mi się nie dało zburzyć, widzowie, to jest chamstwo. Dlatego nie mogę zburzyć. I co, i tym może tym modem? Wiecie co? Yy, to jest nieładnie. Ale wielka brama. Ja pierdziele, ile na metrów? Słuchajcie, już miałem raz taką sytuację, że jakiś budynek wybudowałem i nie mogłem go zburzyć, bo ja mam pomysł, że tutaj bym... Nie działa. Nie można usunąć. Ale nagrzebałem teraz i mam dwie chaty i nic z tym nie zrobię. Nie będę sejwa. Widzicie, nawet, nawet Hami nie działa, żeby ukryć. To co, będę miał dwie chaty? Serio? Tak, trochę słabo, bo chciałem inny budynek tu wybudować po prostu przy tym stawku. Jeszcze możemy zrobić, wiecie, także spróbować budynek, jakby zastąpić budynkiem, nie? Ale lipa. Chodziło mi o to, że chciałem takie jakby specjalne miejsce do jakiegoś grilla, do czegoś, czyli na przykład taki, taki starodawny o. Chciałem tu wybudować. A tu my mamy, słuchajcie, jeszcze masę dodatków w ozdobach. Zobaczcie, typu inne. I oczywiście ja tam też garaże do, do, do aut będę budował. Widzicie takie pierdołki, typu studnia przy domu. No takie takie ozdobne, nie? No nie pościągałem, żeby to po prostu. W zasadzie nie wiem po co pościągałem, ale... O widzicie na przykład, że drewno do kominka, takie takie dekoracje, nie? Niby taka pierdoła by się powiedziało, a... Ale jednak pościągałem i teraz kurczę niedobrze, bo tutaj bym coś innego postawił. No musiałbym tego moda, nie wiem, wyłączyć. Jedyna opcja jest taka, że zrobię sejwa, widzowie, wyłączę tego moda. Tylko ja się boję, że jak go włączę ponownie, to ten dom znowu będzie stał. O, zobaczcie, taka niby taka pierdołka jakaś, nie? Ale jako ozdobnie, nie, nie mówię, że tutaj, ale bo tutaj to bym raczej takie coś postawił, takie do grilla, nie? O, albo coś takiego, że taki po prostu domek. Widzicie, typowo do pikniku, nie? Coś na tej zasadzie. I tutaj mamy też masę jakichś dodatków. No one są chyba tutaj właśnie, o, na przykład. Widzicie, patrzcie. Na przykład jakieś tam stoły z parasolkami, nie? I z ławkami, przy tym mm. grill. O, zobaczcie, takie takie naprawdę pierdoły, nie? No nie, to to nie. Nawet kwiaty w doniczce, no nie. Kwiaty to może nie. No nie wiem widzowie, nie wiem, aż powiem wam szczerze, yy, będę musiał to chyba przemyśleć. Tego o na przykład takie nawet w doniczkach. Powiem wam, że to nie jest taki temat... Yy, na jeden odcinek. Myślałem, że da się to zrobić szybciej. O, na przykład zobaczcie tutaj, tylko szkoda, że piasku nie możemy, nie? Ale na przykład taki, o. Jakiś tam leżaczek przy, przy wodzie. Wiecie o co mi chodzi, że tak... Chyba teraz rozumiecie mój cały zamysł tego. Co to w ogóle by... Sen... No nie wiem, tam kosiarka gdzieś sobie przy domku by stawić? Takie pierdoły, chciałem to naprawdę fajnie zaprojektować, ale... No w tej sytuacji no to my. Nie to nie ławka to też niekoniecznie. Akurat tutaj, ale no widzicie mamy całą masę o tu są jakieś też skały. Można jakąś tam skałę. Nie wiem walnąć. Yy... Kot gdzieś nie wiem to jest jako obiekt. Aha, czyli czyli mi się wydaje, że jako obiekt ta woda jest traktowana. Ale zobaczcie to miejsce. Tutaj, gdzie jest ta końcówka, to właśnie tu chciałem jakieś takie różne skały powrzucać. Tak wiecie, tak, 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 tak ozdobnie, nie? Żeby to tak było, że tu jest jakieś. O. Więc ta górka moja tutaj była jak najbardziej przemyślana, nie? To nie, nie jest widzowie tak, że ja tutaj sobie tą górkę. O, takie, takie, takie skały, takie, takie dekoracje. Oczywiście nie wiem, czy to tak w taki sposób. Small Upstation, co to jest? Siłownia? Nie, to coś innego jest. Nie wiem, taka ozdoba to dziwne. No bałwana nie będziemy dawali akurat. Ile tu jest, słuchajcie, rzeczy różnych. Jakieś konewki, taczki, beczki. Od wyboru do koloru oczywiście nie będziemy tak... A, to bardziej pewnie dodatki do, do Lambermilla, nie? Żadeski, dobra. O, i zobaczcie, tu na przykład żaby można pododawać. Nie wiem, czy one będą faktycznie pływały, czy nie. Dajmy z odgłosem żabę. A to co to? Te żaby powinny, słuchajcie, bardziej być tu. Tu powinno być tych żab nawalone, gdzie są te skały, nie? Tylko ciekawe, czy one będą pływać. Tu są jakieś, widzę. A, bo to są jakieś te rośliny. No, widzicie, mam całą masę, nie? Całą masę jakichś tutaj dodatków. O, tu na to można żabę wstawić, na, na skałę. Ja to już oczywiście będę się tym bawił, bo to nie, nie jest widzowie, tak wiecie. I co, koniec? Aha. Siedząca żaba. Co mi, po, co mi po tej żabie, jak ja nie mogę zbliżenia zrobić jej zobaczyć. Dobra, słuchajcie. Muszę ogarnąć, jak usunąć tą hatę. W każdym razie, jeśli chodzi o dalszy plan. No bo tu bym chciał tą hatę usunąć, chciałbym, żeby ona była tu. Czyli tak jak właśnie to mamy zrobione moi drodzy, tutaj troszkę wygładzić i teraz oczywiście malowanie. No i w tym momencie to to malowanie, takie wiecie, robienie jakiegoś ronda na siłę, też myślę, że nie ma sensu jakoś to inaczej później przymaluję. Bo tu bym chciał jakby nie tracić tak tego. Zobaczymy jeszcze, co, 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 co wymyślę. O, tu w ogóle może być tak. Nie musi być ronda. Nie? I wtedy, słuchajcie, mój pomysł jest taki. Tylko tu widzę, że będę musiał koniecznie zrobić rzeźbienie, bo to chyba bez tego to ani rusz. I wtedy zobaczcie, że tutaj przy domu by sobie stały garaże, tylko oczywiście na pewno nie będzie to ten, nie liczcie na to. To musi być wybrany, ładny, staranny garaż, który no, będzie tutaj pasował. No, ewentualnie coś takiego mogłoby pasować, ale to takie zbyt amerykańskie. Mogę Wam zdradzić jeszcze, jakie samochody kupię, ewentualnie. Możemy sprawdzić, słuchajcie, jak to działa. Możemy sprawdzić, widzowie, jak to działa. Ale to mi się średnio na razie testowo pobuduję. Zobaczę, żeby się nie okazało, że czegoś nie można. O, taki garaż też byłby spoko na przykład. Będę sobie, słuchajcie, ja je sobie pobuduję, po to, żeby się im przyjrzeć, obejrzeć i zadecyduję. Na pewno będzie tu kilka garaży obok siebie, bo będą samochody. No i właśnie, przejdziemy jeszcze w dzisiejszym odcinku i to będziemy na tym, tym akcentem, kochani, kończyli. Ten odcinek, no takiej szopy, jak widzicie, nie będziemy robili, także nie. Tym akcentem widzowie będziemy kończyli odcinek. Jak domyślacie się, tutaj się płotem już pobawię, równaniem terenu też i po prostu wam efekty pokażę. Nie wiem, co tu wymyślę jeszcze, chciałbym tutaj na pewno móc. A nawet fajnie te skałki tu na końcówce wyglądają i tam jakieś widzę rośliny posadziłem. Albo nie, to trawa rośnie po prostu. Okej, okay, to, 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 to są po, na wodzie. A te żaby to są zdechłe wszystkie akurat, ale dobra. Słuchajcie, to jeszcze tutaj będę wiadomo kombinował. O właśnie, i chciałem, żeby domek stał tam, garaże tam, a tutaj po prostu zamiast tego domku taki starodawny i, i, i tutaj takie miejsce piknikowe, które też oczywiście jakoś fajnie urządzę. Więc to jakby jest plan, moi drodzy, ale żebyście widzieli, co w tych garażach się będzie znajdowało. Tylko moje pytanie brzmi, Aha, można drzwi normalnie otworzyć. Open garaż door. Dobra, no to jak można tak? A tu się otwiera też? Tu się już nie otwiera. A, widzicie, widzowie, tu już się nie otwiera w tym garażu. To tego garażu nie chcemy. Ten garaż jest do dody. Ten garaż jest do dy, widzowie. Do tego garażu już nie chcemy, bo się nie otwiera, a ten się otwiera. To zobaczcie. Zobaczcie, moi drodzy, co my tu kupimy, Bo trzeba kupić po prostu parę samochodów. Pierwszym autem, jakie sobie dzisiaj kupimy, będzie Audi RS6. Niech by była w kolorze Audi czarny, niekoniecznie, tak coś mi słabo się. No to ten pomarańcz, to już jest prędzej, ale pomarańcz ten pomarańcz mam do innego auta zarezerwowane, widzowie, także. Nie wiem, nie wiem. Raczej chciałbym ciemne Audi, ale chyba srebrne damy. Chyba damy srebrne. Zobaczymy. Słuchajcie, zawsze będzie można zmienić. Jedziemy ją zaparkować. Słuchajcie, do garażu. Także auta, auta już kupujemy. A jeszcze konie musimy. No to też musimy, widzowie. Oczywiście. Słuchajcie, kochani, my musimy. O, proszę. Moi drodzy. My musimy konie jeszcze kupić. Tam z cztery może. Ale coś dziwnie ta jedzie. Halo. Wiecie co, ja mam wrażenie, że to jest, jedzie jak man, nie? I nawet... Widzowie, ja mam wrażenie, że to nie jest żadne Audi, tylko MAN, ale dobra, słuchajcie, te samochody mają być też trochę, pełnić funkcje ozdobne. Czasami będziemy nimi gdzieś tam śmigali, ale zupełnie jest niedopracowane to Audi. W życiu mi to na Audi nie wygląda, ale zobaczmy, czy do garażu się da wjechać. Czy tutaj teren jest, ale ci, jak... ciasna brama, ale dobra, może być. Ja bym to tak sobie parkował, dobra. Sprawdźmy może drugie auto na pocieszenie. Tak jakoś ta Audi nie robi wrażenia. Poza tym ono było srebrne, a teraz takie jakieś. Nie. Audi, Audi zdecydowanie widzowie nie. Audi zdecydowanie nie oddaje. Bo jedzie kurcze jak. O, proszę widzowie. Proszę. I w takim kolorze właśnie chciałem. Bentley'a, ale nie wiem, czym to się różni. Nie widzę. Przyciemniane, widzowie. Oczywiście, że przy, przyciemniane. To mam nadzieję, że moje auto marzeń chociaż odda i Bentley Continental L, R yy, będzie, będzie konkretny. Chciałem pomarańczowy, też trochę kolor jakby z pomarańczowego bardziej się czerwony zrobił. Nie taki pomarańcz mi chodziło. O! O, to już jedzie. O kurde. Jak w środku... A pierdziele widzowie. A bo to już my skręcamy tutaj. Wiecie co? Oj! Coś tutaj spad jest za duży. No nie, nie mówcie, że brama się... Aha! Był Bentley i trochę się uszkodził. Słuchajcie, był Bentley i trochę się już, ale fajnie zrobione, no nie powiem, że nie. nie. Nie powiem, że nie, ale brama to kompletnie nie wypał. W sumie mogłem zobaczyć, jak, jak ją tworzyłem, żeby się brama na przykład do środka ale Bentley jest spoko. Wiecie, a ja te auta i tak później powymieniam. Na razie to jest taka tylko O, Bentley wjeżdża do środka, bo jest konkretny. No pięknie, pięknie widzowie, pięknie, podoba mi się to. Dobra, słuchajcie, nie będziemy tutaj yy, już przedłużali, bo ja tu mam troszkę takiej raczej zabawy poza odcinkiem, które no jak widzicie, równanie terenu. Spróbować tą hacjendę tamtą usunąć, a raczej ta zostanie w tym miejscu, może ją troszkę przesunę. To są już takie bardziej rzeczy, wiecie, kosmetyczne, no zrobić ten całe ogrodzenie. Może będzie, jak będziecie chcieli, to możemy w następnym odcinku co nieco kontynuować, bo jeszcze będą drzewka do posadzenia, ale też chcę je tak jakoś sensownie posadzić. Mam pomysł taki, że wtedy tutaj za tą drogą jakoś odgrodzimy żywopłotem. To chciałbym zrobić na linii równości z ze stadniną koni. O tu mi nawet fajnie to wyszło, spoko. Tutaj będą jakieś tam budynki właśnie na, na sprzęt maszyny rolnicze, które będą nam potrzebne. O tu jest coś krzywo. Będą nam potrzebne do tych winogron. Będziemy sadzili winogrona, ale czy w następnym odcinku to nie wiem. Natomiast moi drodzy, skoro w ogóle ciekaw jestem, czym znaczy, czy będziemy mieli kurczę karmę dla, dla, dla koni. Ale no to już Ja to kupiłem w końcu, nie? Widzowie, no nie mogę kupić. Pila. Przecież kupowałem stadninę dla koni. To nie jest stadnina dla koni. Widzowie, to co? Może ja muszę tutaj kupić, co? Przez... Tutaj nie ma jakiegoś miejsca do kupowania? Eee. Y znaczy, bo ja to obszedłem, słuchajcie, że było, żeby wybudować, to po prostu takiego moda ściągnąłem, ale zobaczcie, tu nic nie działa. Czyli to jest... Tutaj też jakby nic. To tak jakby. To tylko wygląda ta stadnina, a nie nie. Widzicie? Tu się nic nie dzieje. Nie ma żadnych ikonek. Włącz reflektory jedynie możemy zrobić. Łe, to lipa, bo ja chciałem konkretnie tą konkretną stadninę, dlatego że ona, zobaczcie, że ładnie wygląda. To co, ja miałbym tą stadninę wybudować, a przy niej... No to teraz się wkurzyłem. A jeszcze właśnie musimy budę dla psa, a przy niej postawić coś takiego, widzowie? Czyli to jakby dla ozdoby, a na to... Na to nanieść coś takiego, żeby tu konie biegały? Bez sensu trochę, nie, widzowie? Nie sądzicie, że bez sensu? No i haha, tylko ja... Czy ja no i tutaj są ikonki. Dobra, no ale to jest bez sensu. To, to jakby... Kurczę, no to mod jest zwalnięty, Ale wiecie, nie ma więcej chyba do, do, do zwierząt takich modów. Bo to jest do koni, zobaczcie, takie fabryczne, tylko jakby mówię, moje konie nie mają być. To nie ma być takie nowoczesne. Nie, krowy, co ja robię konie. Ja nie chcę takiego tradycyjnego. Widzicie z czegoś takiego rancza. Znaczy też nie jest złe, no. Chyba, że zrobimy. Wiecie, jeszcze można zrobić jeden patent. Widzowie, możemy zrobić jeszcze jeden, a to tego się też nie da zburzyć, ale zajebiście, nie, patrzcie to. Tego się nie da zburzyć. No i te Lizarda, niektóre są po pierdzielonej i to ostro. Duża, 14 koni, 8 koni. 8 nam starczy, nie widzowie? No to czekajcie, no to nie mamy wyjścia. My też nie chcemy, nie wiadomo jak daleko z tym. Co? Tak do góry, nie? Tylko, że ja wtedy nic nie... Gdzie ja dostarczam to jedzenie? A, bo to się w środku jedzenie dostarcza. Kurde, widzowie, no nie podoba mi się to i nie mogę zburzyć tego szajsu, nie? Powiem wam, że no troszkę, bo jakby... Chciałem, żeby to po prostu ładnie wyglądało, nie? No bo ten budynek jest ładny, no ale to też nie o to chodzi, żeby on stał pusty bez koni. No to jeżeli już byśmy... Mia... Albo mamy wyjście wstawić inną stadninę, albo mamy wyjście wstawić takie pastwisko po prostu w to miejsce. Zobaczcie no. To jest jedyne wyjście, jakie możemy zrobić. Jedno i drugie, no. Ja tu nie widzę innego wyjścia, widzowie. Po, po, po parę koni w jednym miejscu. Nie wiem, czy tak chciałem, tak nie chciałem, bo tamto to już by mogło być obrócone zasadniczo. O. Albo w ogóle od razu tak zrobię. No powiem wam, że ten farming mnie często denerwuje. Ja wiem, że to jest jakby mod, ja nie mogę mieć pretensji. Ale sami rozumiecie o co chodzi. No ta stadnina jest bardzo ładna, prawda? I, i, i zobaczcie jak ona z daleka ładnie wygląda. No tak mi ona tu pasowała, a tu się okazuje, że... No że nie można. No to... Po jednym koniu z każdego kupię i sruję. Ale zły jestem. Zły jestem widzowie. Po jeden koń z każdego niech będzie, ale... By nie znam się na koniach, ale... Ale jestem zły, nie? Jestem bardzo zły. Po prostu zupełnie inny zamysł tego wszystkiego był i... A już więcej nawet nie mogę, 5 na 5. No dobra, chociaż koniki sobie chodzą, no. No to, to chociaż oszukaliśmy trochę w ten sposób, że wiecie, wstawiliśmy... Tylko, że wiadomo, no te konie będą przez mur wtedy przechodziły, no nic z tym nie zrobimy, nie? No ale chociaż będą konie. Szkoda, no ja mam szkoda widzowie, bo jakby, no... Kurczę, no... No nie o to mi chodziło, nie? Te konie dla mnie są bardziej jako taka ozdoba właściwie. Taka no nie wiem, maskotka, no nigdy ze zwierzęta bym nie robił maskotki, ale w sensie w grze, wiecie o co chodzi, że... Tak samo no będziemy mieli pieska, tak? Yy, jako zwierzątko, żeby za nami chodził. Ja zwierzęta uwielbiam i dlatego, że uwielbiam, dlatego te konie tutaj... Podokupowałem, ale no jakby no... Nie o to chodziło, kurczę no... Sorry, widzowie, sorry, ale farming często mnie niestety w przy, przykry sposób yy, zaskakuje. I od razu wam mówię, kupowałem te konie na, na, oś, na ślepo, nie patrzyłem, nie czytałem. No dobra, chodziło o to, żeby koniki sobie biegały, żeby były odgłosy, i haha. Nam chodzi odgłos płaszczu, i patataj, i haha. No i o to mi chodziło. Jakieś drzewa nasadzimy, a tutaj po tej części te całe. Wielkie połacie terenu będzie przeznaczone na hodowlę winogron, i to bardziej wtedy, jakby jakieś maszyny. Wiadomo, że będziemy musieli kupić. Powiem, że stawek ładnie wygląda z tym płotem, tu podoba mi się. Coś tam pomyślimy: jakieś oświetlenie się zamontuje, żeby fajnie był podświetlany stawek wieczorem, ale od razu wam pokażę widzowie. To nie tak, jak wymyślicie. To nie tak, jak wymyślicie. Oświetlenie tutaj. Ja mam zupełnie inne, tylko no niestety będę mógł to dopiero sprawdzić, jak się ściemni, bo wtedy będziemy widzieli. Ale było chyba coś takiego, czy coś takiego. Także będziemy się tym bawili, żeby tu po prostu, tu musi być ładnie. Widzicie takie lampy, to wszystko tu musi być klimat. To jest miejsce nieprzemysłowe, to jest miejsce prestiżowe. Miejsce mojego zamieszkania jako rolnika, także wiecie. Także tu musi być... Idealnie. No ja jeszcze się pewnie będę bawił z dobrą godzinę albo dwie. Moi drodzy z tym wszystkim. Bo tak jak widzicie, no jest tu jeszcze kilka rzeczy do, do drobnego dopieszczenia, żeby to jakoś w miarę miało ręce i nogi. Żeby nie było jakichś tutaj, o, dziwnych takich placów. Tu w ogóle nie wiem, skąd mi się ten plac wziął. Coś popsułem, ale dobra. Czasami się zdarzy. O, tutaj. To wyrównać tam też tą dziurę nie wiem czemu tam się dziura jakaś zrobiła także takie drobiazgi widzicie będę robić żeby tu jakoś to w miarę wszystko i wyglądało i funkcjonowało i działało no i w ogóle wszystko 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 po kolei nie? wszystko że wszystko co najlepsze żeby tutaj nam sprzyjało w tej naszej farmie widzowie także Będę ten teren łagodził teraz i mam troszkę, jak się domyślacie, moi drodzy, zabawy z tym, żeby to jakoś fajnie, e, no wyglądało, żeby pokazać wam w następnym odcinku tą, to moje takie jakby miejsce na ziemi, tak, tą farmę marzeń. Jeszcze zobaczę, jak tą drogę tutaj przeprowadzę, tak żeby, no zobaczymy. Jeszcze się nad tym wszystkim zastanowię, bo może ona w ogóle tu koło koni pójdzie potem tam dalej. Zobaczymy. Na razie się nad drogą, słuchajcie, nie skupiam. W każdym razie w tym sensie by było spoko. Tutaj wyjazd do tego. No może nie. Tutaj raczej drogi nie zrobimy, bo tutaj będzie plantacja winogron także. Ale możliwe, że taka droga, wiecie, piaskowa jakaś dla dla traktorów. No bo traktory tu będą Jeździły. No dobra, zobaczymy widzowie. No ogólnie jakoś mi się udało to obejść, że te konie tutaj chodzą. Muszę je szybko nakarmić, także zobaczę co one tutaj jedzą. Nakarmię je, żeby mi po prostu zaraz nie padły. A my się widzimy moi drodzy w następnym odcinku. Także drogi widzu, będzie mi bardzo miło jak zostawisz łapkę w górę, komentarz pod filmem dla lepszych zasięgów. Jestem Ci bardzo wdzięczny. No i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymaj się. Cześć.